witam wszystkich z tej strony Tola i witam Was w nowej serii na moim kanale. Jak widzicie, będzie to wyzwanie w Sims 3. Ja nigdy wcześniej wyzwania w trójce nie robiłam, tylko w czwórce, ale stwierdziłam, że spróbuję, no bo na pewno będzie dużo trudniej, a to wyzwanie samo w sobie też nie jest łatwe tak naprawdę. Link do wyzwania zostaje wam w opisie, jest po angielsku, a tutaj pod tym pierwszym odcinkiem w przypiętym komentarzu wrzucę wam tutaj przetłumaczone to wyzwanie i tutaj dziękuję Sebastianowi, który mi to przetłumaczył, tak właśnie, żebym mogła wam wrzucić, więc jeżeli chcecie zobaczyć jakieś szczegóły, to zajrzyjcie do przypiętego komentarza, bo ja tutaj generalnie nie będę jakoś czytać tych zasad, tylko tak ogólnie wam o tym opowiem. Także jest to Farming Challenge. Ja to wzięłam wyzwanie farmera, bo jakoś lepiej mi to po polsku brzmi, nie wyzwanie farmerskie. No i generalnie o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że musimy tutaj doprowadzić tę farmę jakby do porządku, tak żeby prosperowała jako prawdziwa farma, i to wszystko musi zrobić tylko właśnie Basia. Mama tutaj nie może jej w niczym pomagać i mając na początku 500 simoleonów, tak moi drodzy. Tutaj twórca miał troszeczkę inną historię, ja ją sobie zmieniłam, bo tam był ojciec i syn. A tutaj ja gram simyczkami, bo wolę grać po prostu simkami. I cóż, dziewczyny to są w ogóle miastowe dziewczyny, moi drodzy. Mieszkały sobie w mieście, wiodły spokojne, normalne życie. Basia oczywiście też miała tatę, ale niestety kilka miesięcy temu tata nagle zginął w wypadku samochodowym. No i od tamtej pory Bożenka tutaj niestety jakby nie potrafi sobie z tym poradzić, nie potrafi się po tym wszystkim pozbierać. Straciła pracę, wyrzucili ich z domu i zostało im tylko właśnie 500 simoleonów. Postanowiła, że wrócą na wieś, tutaj gdzie właśnie Bożena się wychowała. To jest właśnie farma po jej rodzicach, którzy już nie żyją. Ale jak widzicie, jest taka dość zapuszczona. Jest tutaj mnóstwo różnych rupieci, jakichś wózków. No nic tutaj nie rośnie, wiadomo. Jest też stodoła, gdzie pewnie były konie. I tutaj oczywiście chciałabym, żeby dziewczyny też miały, ale no, to wszystko z czasem tak naprawdę. No i my musimy doprowadzić tę farmę do porządku, żeby to była taka, wiecie, fajnie prosperująca farma, że tak powiem. Jeśli chodzi tutaj o długość życia, tam twórca sugerował, żeby ustawić 100 dni tak naprawdę, choć to zależy od nas, albo nawet i mniej, ale ja postanowiłam, słuchajcie, że ja ustawię 100 dni na daną grupę wiekową, bo gramy tutaj przez dwa pokolenia, czyli jakby się jest nastolatką i młodą dorosłą, więc na każdą grupę 100 dni, tak to będę, tak to ustawię. No chyba, że okaże się, że to nie jest takie trudne, to wtedy oczywiście mogę zmniejszyć do tej ilości, ale wydaje mi się, że 100 dni na obydwa pokolenia to jest bardzo mało. Dlatego ja po prostu ustawiałam 100 dni na daną grupę wiekową. Ale mówię, jak coś, to wszystko zmienię, tak? Więc jeśli chodzi o pierwsze pokolenie, no to tutaj Basia musi się właśnie wszystkim zajmować. Jeśli chodzi o zarabianie, to możemy zarabiać tylko i wyłącznie tutaj właśnie z farmy, czyli sprzedaż... sprzedaż plonu, sprzedaż nektaru, jajek, sera, miodu. Możemy też tutaj zbierać, wiecie, różne kamyczki i tak dalej. I to możemy wszystko sprzedawać, ale oczywiście, no, jeśli chodzi o kwiatki, to tutaj to nie wchodzi w grę, bo jak wiecie, to tak naprawdę kilka kwiatków i mamy parę tysięcy, tak? Także nie, tutaj kwiatków nie zbieramy, ewentualnie chyba, żeby postawić sobie na półce. Możemy łowić ryby, możemy właśnie mieć konie, możemy je sprzedawać. Co jeszcze tutaj możemy, słuchajcie? No i właściwie tyle, jeśli chodzi o zarabianie. Do tego tutaj wszystkim musi się zajmować Basia, no bo tak jak mówię, mama niestety... no ma depresję, po prostu nie chce jej się żyć, troszeczkę się zapuściła, przytyła, nie maluje się, chodzi w dresie tak naprawdę i tutaj jest takie dodatkowe jakby wyzwanie dla mnie, ode mnie dla Basi, że musi też jakby zająć się mamą, by przywrócić ją do życia, tak? Gdzieś tam z nią spędzać więcej czasu, może gdzieś z nią trochę poćwiczyć, gdzieś zabrać na zakupy, wiecie, no po prostu, żeby Bożenka jakoś pogodziła się z tym wszystkim. Jeśli chodzi o dom, moi drodzy, to tutaj też link będzie w opisie, on jest właśnie przy tym wyzwaniu, ale tam jest do pobrania tylko i wyłącznie ten dom. Jeśli chodzi tutaj o tę całą farmę, to ja tutaj to wszystko robiłam, więc tego nie ma, jest sam ten dom, ale zależało mi bardzo na tym domu, dlatego że, słuchajcie, dodatkowo tutaj w środku, no nie wygląda on najlepiej. Ja wam tutaj włączę na chwilkę pauzę, żebyście zobaczyli. Zobaczcie, wszystko jest popsute. Nie, 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 nie.
wszystko jest popsute, trzeba to ponaprawiać, posprzątać i to wszystko Basia musi zrobić sama, czyli musi sama sprzątać, sama naprawiać. Tutaj mama w miarę możliwości oczywiście nie może jej pomagać, tak samo jeśli chodzi o posiłki, Basia musi jej gotować przynajmniej 2 razy w tygodniu, mama może jeść resztki i tak dalej, ale 2 razy w tygodniu musi jej gotować. No i też nie może tutaj mamy zostawiać samej, tak naprawdę, oczywiście poza szkołą. No i jak mama gdzieś tam się wybierze sama, no to my musimy do niej dołączyć, także myślę, że to też jest całkiem, całkiem fajne. No a Basia jeszcze przy tym wszystkim, przy tylu obowiązkach, musi mieć piątkę w szkole. Tak. A jeśli chodzi o drugie pokolenie, moi drodzy, to wiecie co, ja myślę, że właściwie to ja już to włączę i w trakcie będę wam opowiadać. Basiu, to już wstań. Co do szkoły, ja myślę, że ten pierwszy dzień... Aha, jest jeszcze wyprowadzona z równowagi. Super. Jeśli chodzi o ten pierwszy dzień, to ja ją zostawię w domu, pomimo tego, że Basia musi mieć tę piątkę w szkole. Ale dziewczyny przyjechały tutaj wczoraj w nocy tak naprawdę, więc poszły od razu spać i nic tutaj nie zrobiły. A że no, tutaj wszystkim musi się zająć Basia, to ja ją zostawię po prostu dzisiaj w domu, tak naprawdę, żeby ogarnęła tutaj ten dom. Myślę, że wybierzemy się do miasteczka po jakieś owoce, warzywa, żeby móc to posadzić. Tak naprawdę, jeszcze tak wam pokażę z bliska, ale co do kasa, już tutaj to światło to jest takie kurcze, co do kasa, to ja wam wrzucę to na koniec, i Basię i Bożenkę, na sam koniec, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, to sobie zobaczy, nie będę tutaj teraz wszystkich tu ubrań pokazywać, jedynie jeszcze wam opowiem o cechach, uwielbia przyrodę, schludna, niezdarna i zdolna ogrodniczka, tam twórca sugerował te cechy zbieracza, ale stwierdziłam, że dam jej też niezdarną, dlatego że jest to miastowa dziewczyna i ona, no co, nie potrafi się tutaj za bardzo jeszcze odnaleźć, więc jakąś taką jedną gorszą cechę myślę, że mogłaby mieć. Wiesz co, Basiu, ja myślę, że zaczniemy od wyczyszczenia kuchenki, bo musimy zrobić jakieś śniadanie i spróbujemy tutaj to wszystko ponaprawiać, tak naprawdę. Także no, zobaczymy, jak jej to tutaj pójdzie. No, sporo obowiązków ma, do tego szkoła tak naprawdę, także... Nie będzie lekko, ale ja myślę, że damy sobie radę. No i do tego jeszcze ta mama, tak? Jeśli chodzi o drugie pokolenie, moi drodzy, to tutaj Basia musi wyjść za mąż i mieć co najmniej 2 dzieci. To oczywiście już w tym okresie młoda, dorosła, dorosła. I już wtedy tam członkowie rodziny mogą tutaj pomagać w obowiązkach. Też mogą już wtedy zarabiać na więcej rzeczach, czyli nie wiem, mogą rzeźbić, mogą malować i tak dalej. Basia tutaj na razie... tylko z rolnictwa musi wszystko utrzymać. Ja obawiam się trochę o rachunki, bo jest to wielka farma i nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Wiesz co, napraw jeszcze to. Nie, do szkoły nie pójdziesz. Ten jeden dzień po prostu ją zostawię. No bo trzeba tutaj troszeczkę ogarnąć. Także, no, tak jak mówię, zobaczcie jeszcze te meble i... Jeśli chodzi o meble, to możemy je sprzedać tylko wtedy, gdy chcemy je wymienić. A jeśli chodzi tutaj o te wszystkie rzeczy, jeżeli byśmy coś chcieli uprzątnąć z farmy, no to musimy to usunąć. Nie wiem, no powiedzmy na przykład ten wózek czy coś, to no nie możemy za to wziąć pieniędzy. Ja też, słuchajcie, postawiłam jej tutaj samochód, który może naprawić. No i oczywiście, żeby nie mieć, musi go naprawić. Nie może go sprzedać oczywiście, no i musi nauczyć się jeździć, tak? Więc to tak dodatkowo. Naprawię, moja droga. Jeśli chodzi o ten domek, no to co, tutaj na górze dziewczyny mają tak właściwie tylko łóżka i no ta łazienka też tutaj cała popsuta. Jest jeszcze piwnica i w piwnicy, moi drodzy, mamy tutaj, wiecie, to do robienia win, także to jest całkiem spoko, zobaczcie. I bardzo mi właśnie zależało na tym domu, żeby on był tutaj taki cały, kurczę, z tymi popsutymi rzeczami i tak dalej. No i tak jak mówię, on jest do pobrania, ale tylko ten dom. Tutaj jeśli chodzi o całą resztę, no to... Jakby ja już to zrobiłam, więc tego do pobrania nie będzie. Co do simek, też ich nie będę na razie udostępniać, może po tym jak skończę to wyzwanie, no nie, zaczęło padać. Także niedobrze. Ona ma też te cechy niezdarna, więc kurczę, nie wiem jak to... Nie wiem, czy to nie było, czy to w trójce tak było, czy teraz mi się mieli z czwórką, że jak będzie naprawiać jakieś takie, wiecie, elektryczne rzeczy, to może się coś stać, czy to było w trójce? Będę musiała na to uważać, ale wiecie, chciałam, żeby też miała jakąś taką inną, gorszą troszeczkę cechę, że tak powiem. Ty w sumie jesteś ogarnięta, a jeśli chodzi o mamę, no mama tutaj jak na razie większość czasu śpi, tak naprawdę. Chodzi głównie w dresach, nie maluje się, no po prostu wiecie, no nie ma chęci do życia, tak? Także tutaj też z Basią musimy się nią zająć tak naprawdę. Myślę, że też weźmiemy sobie... O, pięknie, moja droga. Wiesz co, wyczyść może jeszcze to.
Weźmiemy sobie może też kotka, bo tutaj jeśli chodzi o zwierzęta, to możemy mieć psy, koty. A co tutaj jest? Czekajcie, tu mam jakiś, kurczę, ten. Coś tutaj było, czego ja nie mam w tym domu. Taka ciuchcia. Ale nic, na razie to zostawię później, że są do wyposażenia, bo sprzedawać tego nie mogę tak naprawdę. Ale wracając, to na pewno z czasem weźmiemy sobie kotka, bo on jak będzie polował, to my możemy właśnie te wszystkie zwierzątka od niego, możemy je zatrzymać, ale możemy je też sprzedawać, także myślę, że to będzie też jakiś dodatkowy tutaj zysk dla nas. No i oczywiście też konie, tak? Konie też bardzo bym chciała, bo możemy je rozmnażać i sprzedawać. A jeśli chodzi o drugie pokolenie, to też jeszcze można brać udział w wyścigach, także no w tym drugim pokoleniu już będzie dużo łatwiej, ale no na początek to niestety. A jeszcze w ogóle, moi drodzy, jeśli chodzi o plony, to możemy je sprzedawać tylko w sklepie. Ja też mam tutaj ten targ taki, więc myślę, że fajnie będzie też tam się wybrać. Może uda nam się coś tam sprzedać, zobaczymy. A jak nie, to w sklepie. Jeśli chodzi o kupowanie, to też w sklepie, ewentualnie jeżeli gdzieś tam znajdziemy jakieś owoce czy warzywa, to możemy je pozbierać, tak? Ale tak jak mówię, żadne kwiatki tutaj nie wchodzą w grę. Wiesz co? Jeszcze umyj to. Bo tak czy siak musimy tutaj wszystko w tym domu ogarnąć. Żadne kwiatki nie wchodzą w grę. Mówię, skałki i tak dalej, to możemy sprzedawać. Chociaż, czekajcie, bo coś tam trzeba oddać do... coś trzeba oddać, tylko teraz, kurczę, nie pamiętam. Musiałabym to... zobaczę, to na pewno będzie w opisie, ale to jeszcze później sprawdzę. Możemy też mieć oczywiście, wiecie, zraszacze, traktor i tak dalej, ale no, jak wiadomo, to wszystko sporo kosztuje, więc... Więc na razie na pewno to sobie darujemy. No a jeśli chodzi jeszcze o zwierzęta, czyli na przykład o kota, jak coś złapie... Zrób, moja droga, tutaj śniadanko. Hamburgery ulubione. Jeszcze muszę to powycierać, ale najpierw zrobię to śniadanie, gdyby mama wstała. Żeby było. To, tak jak mówię, te zwierzęta, które on złapie, to możemy zatrzymać albo sprzedać, ale jeśli chodzi o robaki, to musimy je oddawać do laboratorium. Także tak to wygląda. Także to nie jest łatwo. Jedynie co mogę przeciągać gazety i tutaj brudne ubrania, a resztę wszystko tutaj niestety Basia musi robić sama. Także no sporo, sporo pracy tak naprawdę przed nią. A jeśli chodzi o meble, no to tak jak mówię, możemy je sprzedać, ale dopiero wtedy, jak będziemy chcieli wymienić lodówkę na przykład, czy coś, także tak to będzie wyglądało. Ej, kurczę, nie zauważyłam tej ciuchci w ogóle. Dopiero teraz, nie wiem, jak mi to umknęło. No ale cóż. Rób, Basiu, bo tu mamy tyle pracy. Jeszcze musimy się wybrać do miasta. Co do miasta, też link wam zostawię w opisie. Jest urocze, jest małe, ale jest naprawdę takie typowo wiejskie. Właśnie chciałam, żeby to była taka cała wieś. Także zostawię wam link w opisie, a jak wybierzemy się po jakieś tam owoce i warzywa, to wtedy wam tak pokażę mniej więcej. Ja mam nadzieję, że nie spalisz. Oczywiście mam tutaj te wszystkie enrasy, także tutaj historię, znaczy życie simów toczy się, no nie mam na to wpływu, także oni tam, wiecie, mogą mieć różne swoje historie. A jeszcze właśnie, tak sobie pomyślałam, że jak już będziemy szukać Basi męża, o nie, jednak, to zaproszę was do zabawy i może zrobicie dla niej, ale to jeszcze nie teraz, to wszystkim będę mówiła, ale to z czasem, tak, oczywiście mi kot, wybaczcie. Wiesz co, spróbuj jeszcze raz, no bo ja wiem, że tutaj kasa idzie za to, ale no nie będziemy mieć spalonego. Zresztą no i tak musi się nauczyć tego gotowania. Też sprzątnąć, dobrze, a tutaj, aha. Tak, skopa w lodówkę, no to jest nastolatka, której no na pewno nie jest łatwo, musiała szybko dorosnąć, nie ukrywajmy. Teraz musi się tutaj odnaleźć, musi zająć się mamą. Także duże wyzwanie przed nią, no nie. Aha, czekajcie, bo to w szkole. Spokojnie, jutro już Basia pójdzie do szkoły, no ale chciałam, żeby, wiecie, troszeczkę tutaj ogarnęła, tu nawet trawa rośnie, zobaczcie. Także właśnie jak będziemy chcieli usunąć jakieś trawy i tak dalej, no to... to musimy to usunąć. Nie możemy tego sprzedawać. Boże, jak takie robaki wygląda, zobaczcie. Oh my god. Jak takie domówienia ryb mi się skojarzyły. Może tym razem się uda, co? Także tutaj jest tylko miseczka, więc kotka na pewno sobie weźmiemy. Chociaż nie wiem, czy od konia bym nie zaczęła tak naprawdę. Ale to spokojnie. Najpierw jakieś kupimy sobie roślinki. No kurczę, leje ten deszcz. Niestety. Może go wyłączę w sumie, tak się zastanawiam. Ale na razie jeszcze zostawię.
O, no i pięknie. Mamy podstawy gotowania. Więc może teraz nam to wyjdzie. Wiecie, jak tam mama? No mama jeszcze śpi, ale widzę, że ona już niedługo wstanie. A właśnie, bo ja wam nie powiedziałam tutaj o cechach mamy. Więc jak na razie, jeśli chodzi o te cechy brak poczucia humoru i gderliwa, no to one są teraz. Ja mam nadzieję, że z czasem jej się to zmieni. No bo tak jak mówię, no... No nie, znowu przypaliła. Niedobrze. Także brak poczucia humoru i gderliwa. Jest dobra, bo jest, uwielbia przyrodę, bo wychowała się na wsi. No i jest urodzoną kucharką. Wiesz co, to posprzątaj. Aha. Idziesz wynieść śmieci? No dobrze, wynieść śmieci. No i co ja mam teraz z tym zrobić? Kurczę, no. Nie wiem, że ona wyniesie sobie te śmieci. To ta cecha niezdarna. Właśnie, no i te gazety tutaj mogę sobie przeciągać jak coś. To jeden, gdzie ty z tym idziesz? Aha, ja tutaj mam w ogóle dwa kosze. Nie wiedzieć czemu. Ty idziesz zostawić pułapkę, Basia. Naprawdę. No nie, nie będziemy tego robić. Daj spokój. No jest nastolatką, ja wiem o tym, ale no. Spróbuj jeszcze raz, słuchajcie. Ostatni raz. Lunch, chciałam powiedzieć. Może uda się zrobić już coś normalnego. Nie, żadnych pułapek tutaj nie będziemy robić, moja droga. Jeszcze śpi. Powiem wam, że jestem ciekawa, jak to wyjdzie, bo... No nie będzie łatwo, to na pewno. Gdzie ty z tym idziesz? Aha. Mamy blato, tak? Dobra, na razie to postawię tutaj. Nie idź tam, Basiu, nie. Ona idzie na dół. No trudno. Ale ci utrudniam jeszcze życie, co? Kurczę. Tutaj też jest jeszcze wszystko popsute, zobaczcie. Musimy właśnie sobie posadzić winogrona. Właściwie też możecie mi tutaj podpowiedzieć, co jakby pierwsze kupić. Czy kury, czy krowy, czy pszczoły, na czym byśmy tutaj mogli, wiecie, najwięcej zarobić. Bo serio, obawiam się trochę o te rachunki. Nie mam pojęcia, jakie one będą duże, ale obawiam się, że będą duże. I no nie wiem, co to nam z tego wyjdzie. To przyspieszymy je może troszeczkę. Teraz biedna, musisz iść na górę z tym. Może tym razem się uda. Słuchajcie, trzymajmy kciuki za nią, żeby się udało. No, pachnie ładnie. Z tego co... O! Udało się! Brawo, moja droga. Dobra, weź mi to jeszcze wyczyść. W sumie ja to... Chowam je do lodówki. O! Patrzcie. To już same zniknęły. A chciałam tutaj... chciałam je zmywać, no ale dobra. To posprzątasz, to posprzątasz. Właściwie mam się sprzątaj dom. Spróbuję jej to zrobić. Pokaż, jak ty wyglądasz. O nie. Też jesteś głodna. Więc sobie zjesz. Musiałaby kurczę skorzystać, ale czy my tutaj nie mamy... No nie... Będziesz musiała odetkać. Masakra. Tutaj właściwie z niczego nie możemy skorzystać. To wszystko jest popsute, kurczę. Jak ta nasza mama? To niech ona też przyjdzie. Niech sobie też zje resztki. Chodź, moja droga. Rozpaliłabym w tym kominku, ale tutaj chyba nie ma, wiecie, tego alarmu. Więc myślę, że na razie ryzykować nie będę, bo pewnie wszystko spalę, znając życie. Tak coś mi się wydaje. Co? Smakuje? Chyba tak. O, jest mama. Może też wam pokażę Bożenkę tak bliżej. Niech sobie wyjmie to jedzenie.
też gdzieś tutaj sobie usiąść. No zobaczcie w ogóle te kanapy. Spaliłabym im w tym kominku, ale szczerze, no troszeczkę się obawiam, że spalę cały dom, póki nie mam tego alarmu. O, to jest właśnie mama. Głównie chodzi w szlafroku albo w dresach. Basia, musisz odetkać, no bo musisz tutaj skorzystać z tego. Ojej, współczuję. Jeszcze taki brudny. Jeszcze nie odetkałaś, kurczę, o nie. Czemu? No i co teraz, moja droga? Co my teraz zrobimy? Nie będzie jakiejś jeszcze toalety? Nie! Nie, 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 nie. Chodź sobie tutaj usiądź. Przez mamę to teraz będzie ciężko tak naprawdę. Chodź, Basiu. Czemu mam tego nie chce odetkać? Wiesz co, Basia? Może kurczę, gdzieś się wybierzemy. Jednak od razu skoczymy też do sklepu, no bo tutaj nawet się nie możemy załatwić, no muszę to zrobić. Także właśnie, przy okazji pokażę wam miasteczko, tak wygląda. Tak jak widzicie, tutaj są wszędzie same tereny wiejskie. Tutaj jest ten targ, na który będziemy się wybierać, żeby coś sprzedać, a tutaj jest właśnie... I tutaj właśnie jest to miasteczko, zobaczcie, tutaj jest sklep, tutaj jest sklep restauracja, tutaj jest kino. Tak wam pokażę, może kurde, wiecie co, ale ja bym musiała coś znaleźć, żeby ona mogła się załatwić tak naprawdę. Żeby mogły pójść. Słuchajcie, znalazłam jakąś siłownię, także pójdziemy na siłownię, także nie wiem, czy ona wytrzyma mi tutaj. A, tutaj też są miejsca do nurkowania, właśnie. W sumie to mama też by tutaj musiała przyjść. Nie, mama, nie sprzątamy, bo nie możemy mamy same zostawiać w domu. Więc ty jesteś w sumie ogarnięta, moja droga. O, tutaj mamy siłownię. W sumie fajny, jest naprawdę piękne to miasteczko, bo wszystko jest właśnie w takim wiejskim klimacie i na tym mi zależało. Tutaj właśnie na dole mamy. Wiesz co, może ty też byś tutaj przyszła. No nie, jeszcze nie tutaj ci dałam. Chodź, szybko, szybko. Ty też chodź sobie od razu użyj. I prysznicę też im tutaj dam. Niech sobie wezmą. No bo cóż mam zrobić, kurczę, ona mi tam nie chce tego naprawić. No, ogrodnictwo, to na pewno. O nie, daj spokój. Chcesz pogawędzić, dobra. Basiu! No i nie wierzę. I popsuła toaletę. Wiesz co ci powiem, moja droga, w domu masz popsutą. Tutaj popsułaś. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co to będzie. Dobra, chcę wykąpać. O! Jak to? Tobie też nie tutaj da? No co ty? No idź. Aha, idź, żampię pod prysznic, no okej. Okay. Nie? Aha. Dobra, przestań, idź, użyj i weź prysznic. Basia, a czemu ty? Aha, wy tutaj razem nie weźmiecie. No dobra, chodź tutaj, moja droga. A chcesz ćwiczyć? Serio? No to słuchajcie, jak chce, to niech ćwiczy. Skoro nie chce... Czy, wiecie co, może byśmy się rozejrzeli, może coś tutaj będzie, kurczę, do zebrania gdzieś. Dobra, słuchajcie, mama tam sobie ćwiczy. Jest tutaj jedno miejsce, gdzie możemy pozbierać trochę owoców i warzyw. Ale ja myślę, że tutaj na pierwszy raz kupimy w sklepie. Właściwie to powinniśmy zaraz wracać do domu, bo właśnie jest zmęczona. Chyba, że nas sobie ćwiczy. No patrzcie. Chciała poćwiczyć. To jest w ogóle sim od twórcy tego wyzwania, bo ich tutaj też wzięłam. No wiesz co, moja droga, ja jednak bym wylała, żebyś ty sobie użyła. O, czekajcie. Warzywniak. Weźmy sobie... Może po 10? Stówka już jest. Bakłażan. Winogrona.
który... Bardzo. Jabłko. I tyle. Miłaś, ty już jest do domu. Ty Bożenka, chodź. Ogarnij się raz, dwa. No ona chciała kluczy poćwiczyć. Jezu, ta muzyka to głośno. To masakra. Boże, one tutaj wszystko psują w ogóle, ja nie wiem, o co chodzi. Nie, kochana, tu już idziesz spać. Wiesz co? Ja jednak bym wolała, żebyś ty jeszcze spróbowała mi to odetkać, co? To już też do domu. A tyle, co tam została sama, to myślę, że już tutaj nie będziemy aż tak przesadzać. W każdym razie, no... Były razem. Ona za każdym razem będzie ścielić. Spróbuj mi to jeszcze odetkać. Na kolejny dzień posadzimy... Kurde, ona by jeszcze lekcję musiała odrobić tak naprawdę. Ja nie wiem. Ale też by się musiała wyspać. Chodź, moja droga. Ty pójdziesz spać. A Basia, no, może niech spróbuje chociaż im to dotkać. Bo jednak toaletę potrzebujemy w domu, nie? Tak, udało się? Spróbuję wyczyścić. Jeszcze bym spróbowała to też naprawić, ale... Ale nie wiem, ja wiem, że strasznie męczę. Ale potrzebuję... No nie możemy wezwać technika. Niestety. O! Pięknie, moja droga, jestem z ciebie dumna. Ja wiem, że jesteś zmęczona. Co się stało? A! Patrzcie, tu jest gnom. Dobra, to już idź spać. Ej! Teraz nie wiem, czy na przykład gnoma to... Uuu, jaki drogi. Czy ja bym to mogła sprzedać, słuchajcie? Bo nie wiem. Jak sądzicie? Bo tam nic nie było o gnomach i tak dalej, więc... No jest dość drogi, ale on był u nas w domu. Wiem, czy pan gnom? 833. Myślę, że jak ona się troszeczkę wyśpi, to jeszcze spróbuję z nią odrobić tutaj ten lekcję rano, zanim pójdzie do szkoły. No i cóż, będziemy się tutaj zajmować dalej domem, będziemy musieli to ogarnąć. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. No, ja nie wiem, samo ogarnięcie domu zajmuje po prostu tyle czasu, że masakra, a jeszcze właśnie musimy tutaj ogarnąć jakieś roślinki. Zobaczymy! Ale dobrze, moi drodzy, ja będę się tutaj powoli z wami żegnać. No trochę przegadany jest ten odcinek, no ale tak z grubsza chciałam wam opowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Tak jak mówię, poszczegóły zajrzyjcie do przypiętego komentarza, tam wszystko znajdziecie. Teraz jeszcze pokażę wam dziewczyny w kasie, dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak dokładnie wyglądają z bliska, jak wyglądają ich stroje. A ja będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że podoba wam się wyzwanie, że będziecie trzymać za mnie kciuki, żeby mi się udało, bo jednak no łatwo nie będzie, nie ukrywajmy. I dajcie znać, co tutaj najlepiej na początek kupić, żeby jak najwięcej zarobić. Także do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!